No to studnióweczki. Ja tańczyłam, bo do czwartej, to była szalona noc, potem tylko 100 dni do matury i zepsucia sobie życia. To nieprawda. Już mówiłyśmy o tym, że matury nic nie znaczą. Na ile byłaś w studniówkach? Dwóch. Ja na jednej. Ja byłam na swojej, a rok później byłam z moją przyjaciółką lesbijką. Nie mówiłam ci nigdy o tym? Nie. Naprawdę? Nie, no ale to ciekawe. Bo jestem, wiesz, taka open-minded, do przodu, fon. Szczególnie z naciskiem na fon. No, dobra, no. Ja byłam na jednej studniówce, to była moja. I uwaga, wiesz, z kim poszłam? Z moim byłym chłopakiem. Bo myśmy się rozstali kilka miesięcy wcześniej, z 2-3 miesiące wcześniej. Ja zrobiłam takie, super, to teraz nie mam z kim iść na studniówkę, bo on był z tej samej szkoły, po prostu z równoległej klasy, nie? I też miał wtedy studniówkę. W końcu, chyba po tygodniu naszego rozstania, poszłam i mówię, dobra, słuchaj. Nie odpierdalajmy. Pójdziemy razem. I co, fajnie się bawiliście? Tak. Mama mi wniosła alkohol na studniówkę. My sami wnosiliśmy sobie. Poszła do mojego stolika i powiedziała, Hania, zostawiłam ci w donicy tego dużego kwiata. Tak, i ja idę do kwiata i hopo, ananasówka. Wyrosła z tego kwiatka. Fiona, mogłabyś zostawić to, bo my tu próbujemy coś nagrać. Dzięki. Fionka nas wspiera. U mnie był taki case ze studniówką. Być może chłopak, który był ze mną na tej studniówce. Nie, on na pewno nie ogląda. Mamy bardzo dużo wspólnych znajomych i moi koledzy na pewno to oglądają i mu podeślą. To był taki case, że on mi się bardzo podobał w liceum, bo był bardzo mądry. Tylko, że nie lubił tańczyć i rozmawiać. I ja tak bardzo chciałam z nim iść na tę studniówkę, bo on mi się tak podobał. No i w końcu zaprosił mnie na tę studniówkę. Ja się tak cieszyłam, że z nim idę. No ale okazało się, że jednak no przeliczyłam się, bo on nadal nie lubił tańczyć totalnie, nie? Jakby zero. Prawie w ogóle nie natańczyliśmy. A rozmawiać, no to chyba nie była moja wina. Chyba tak ogólnie średnio lubił rozmawiać. Ale pozdrawiam, bo jakby jest bardzo wartościowy człowiekiem. Ale nie partnerem, ale nie partnerem na studniówkę. Moja studniówka była całkiem spoko. Miałam tylko tak, Boże, ci wszyscy ludzie już są tacy dorośli, ja jeszcze nie wiem, gdzie ja będę za 10 lat. To jest normalne, że się nie wie. A jak byłaś ubrana? Miałam sukienkę z H&M. Tutaj wrzucimy zdjęcia. O kurde, no dobra. Opaliłam sobie nogi, bo ja byłam tancerką. No tak, zrobiłaś jeszcze takiego koka? Poszłam w rozpuszczonych włosach, wyprostowałam je tylko. I ja sobie opaliłam nogi tak jak na turniej. I zapomniałam, że to nie jest opalenie nóg defaultowe. Byłam po prostu jakbym żyła w Egipcie. Ale spoko. Tak, miałam taką ładną sukienkę, w ogóle chciałam sobie uszyć, a potem zobaczyłam tą w H&M, mierzyłam chyba 10 i mówię, ta jest najlepsza, a moja mama, git, najtańsza. Ucieszyła się. Tak. Ja szyłam, faktycznie. Znalazłam w internecie jakieś inspiracje i właśnie potem z tego szyłyśmy. I ta sukienka jest piękna. Do teraz na maksa mi się podoba. Ale miałam ją tylko raz wtedy założoną. Może jak ktoś mnie zaprosi, nie wiem, na jakieś wesele, to sobie ubiorę. Taka na ślub bardziej. Tak, tak, bo przez to, że ona jest do ziemi, nie? To a, jest do ziemi. Taki vibe, nie wiem tego. Nie widziałaś zdjęć? Przed chwilą przecież były na ekranie, o co chodzi? Tylko jednak teraz żałuję, że nie miałam rozpuszczonych włosów, bo miałam właśnie tak pospinane i lepiej, gdyby były jednak rozpuszczone. Kurde, mama mi kupiła na studniówkę, powiedziała, Hania, musisz mieć jedne obcasy takie bardzo ładne. Kupiłam sobie w New Looku takie paskudnie niewygodne, ale bardzo ładne. Czarne obcasy były takie złote i mega wysokie. A ja mówię, idę w tych. Chyba udowadniałam sobie, że dam radę. Okej. Do kurwa, do piątej, na 12-centymetrowych szpilkach, a ja wszyscy na boso, a Hania, kurwa, nie. Zapierdalam na obcasach. I jakby stwierdziłam, to jest Hania, jedna noc, dasz sobie radę. I dałam. Gratuluję. Dziękuję. Największy wyczyn mojego życia. A ty, jakie miałaś buty? Ja miałam takie srebrno-złote, takie sandałkowe, takie wiesz, takie trochę poprzeplatane. Też ich potem jakoś nie miałam założonych i też są piękne, tylko ja po prostu nie chodzę, kurczę, na jakieś takie okazje, gdzie by te rzeczy pasowały, no bo po prostu ja nie chodzę nigdzie. Jak idę do was, to co będę zakładać takie? A może kiedyś się do nas tak ubierzesz, przychodzi Wera w dresie, nie, w dresie i w tych. Ale czy dalej myślisz o studniówce jako o takim wielkim czymś, jak nie, wtedy? Nie. A myślałaś wtedy, że będzie to takie coś bardzo znaczącego w twoim życiu? Tak, ale z momentem, kiedy tam usiadłam, już wiedziałam, że nie, więc... Tak? Tak. Bardzo szybko to się zweryfikowało i tak, okej. That's fine. Expect nothing, then it's gonna be easier for you. A to prawda. Nie ma co się tak spinać. Ja już tego w ogóle jakoś tak nie wspominam, jakby to było coś ważnego. Pamiętam tylko, że właśnie poszłam z tym moim byłym chłopakiem i stwierdziliśmy YOLO. Stwierdziliśmy, dobra, no może jesteśmy byłymi, ale teraz jest studniówka, to się nie liczy. Tak było, tańczyliśmy. Tak tańczyliśmy. A potem przychodzi do mnie przyjaciółka i mówi, wróciliście do siebie? Wy do siebie wróciliście? Ja mówię, przyjaciół, jest studniówka. To jest było takie... Co się dzieje na studniówce? Zostaje na studniówce. A upiłaś się? No, lepiej chyba się nie upić tak na maksa. Coś ty. Bo to słabe wspomnienia. Nigdy. Zawsze lepiej się nie upić na maksa, nie tylko na studniówce. Faktycznie. Zapomniałam o tym fakcie. Dobrze, że tu jestem. Zakończmy tym akcentem. Pa, pa! Pa! Miłej studniówki!